wpłynął kolejny dokument podpisany przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, czyli jedną czwartą składu rady zgodnie z wymaganiami statutu. Ja pełnię dalej funkcję referenta w trybie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu dzielnicy 9 tryb nagły pod obrady sesji 18 marca 2014 na podstawie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu dzielnicy wnosi się o wprowadzenie uchwały, projektu uchwały pod głosowanie w sprawie powołania na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji Radnego Wiesława Eckerta pod obrady sesji w dniu 18 marca 2014 w trybie nagłym. Referentem projektu uchwały jest przewodniczący Krzysztof Mucha. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie projekt, poddaję do włączenia projekt uchwały o powołanie przewodniczącego. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytaliśmy włącznie? Projektu uchwały do porządku obrad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Zero. Został włączony. Powtarzamy. Musimy powtórzyć głosowanie, tak? Nie było głosowania, bo brakowało dokumentów. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji Radnego Wiesława Eckerta na podstawie paragraf ustęp statutu dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęcki stanowiącego załącznik, jak pozwolę sobie ominąć już te niuanse, już które czytałem raz, paragraf rada dzielnicy 9 uchwala co następuje. Paragraf 1 powołuje się na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji radnego Wiesława Eckerta. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa, idziemy.